sztab 66, ośrodek ZHP Komorniki. Sprzątaliśmy okolice Łęczycy i Kątnika. Śmieci zebraliśmy tyle. Sztab Urzędu Gminy Czerwonak pozdrawia serdecznie znad Warty. Warta to nasz jeden z najcenniejszych zasobów, dlatego bardzo o nią dbamy i włączyliśmy się do akcji sprzątania brzegu Warty. Czuwaj! Jesteśmy harcerzami z Chówca ZHP Czerwonak i posprzątaliśmy odcinek Warty od Owińsk do Promnic. Czuwamy za Warty! Bye! Bye! Sztabu Warta Tratwa, jest na 10 osób i 2 psy. Zebraliśmy około 60 worków śmieci i różnych innych dziwnych rzeczy. Nie, jeszcze chwilka, nie. Przerwę robimy jeszcze. Jak wrażenia a propos tego śmietniska? Bardzo ciężko, ja tam wyszłem, może się nie dostanę. Śmietnisko to tutaj wywiotki muszą przyjeżdżać i śmieci wysypać. Tak. Moja ręka to wyciąga. Co można robić, jak się ma śmieci w lesie? Co trzeba zrobić? Posprzątać. Brawo. Zebraliśmy już jakieś 5 worków, a jeszcze dużo przed nami. Serdecznie, sztab w rąki się kłania, akcja sprzątania brzegu Warty, źródło ujścia, właśnie dobiega końca, powoli ludzie zbierają się tutaj na mały poczęstunek, a wrączan zebrało się mieszkańców miasta i gminy Wronki, 90 osób, jeszcze też we wiosce Wartosław tutaj pobliskiej też zbierano, także było nas 90 osób i zebraliśmy na tak pierwszy rzut oka, ale myślę, że około tony śmieci. Także dziękuję wszystkim, pozdrawiamy inne sztaby i pamiętajcie, Warta jest tego warta. Hej! Witam wszystkich. Sztab przeszedł po powiecie. Witam na sprzątaniu rzeki Warty. Jesteśmy w małym gronie, startujemy od mostu autostrady w rejonie koła do samego koła. Ku czci Aleksandra Doby, oczywiście światełko mamy, świeczkę zapalamy symbolicznie w pamięci jego. Startujemy powoli. Pozdrawiamy Ciebie Sebastian, pozdrawiamy wszystkich uczestników, którzy już sprzątali, będą dzisiaj sprzątać i każdego innego dnia, aby ta nasza rzeka była zawsze czysta, rybna, że znajdowała nam uciechę. Pozdrawiamy wszystkich, cześć! Ratuj ryby, Międzychód pozdrawia. Akcja zakończona sukcesem. Mieliśmy 30 chętnych uczestników do zbierania. Nazbieraliśmy około 70-120 litrowych worków śmieci. Przeróżne, różniste śmieci. Było więcej niż w zeszłym roku. Także co? To wszystko. Pozdrawiamy. Witamy Was ze sztabu w Luboniu, gdzie 70 osób zebrało łącznie 114 worków. Pomagała nam Straż Pożarna, Straż Miejska, Ekopatrol, a także cały Urząd Miasta i Pani Burmistrz. Więc to jest nasz cały sztab. Mamy!
no, zacisze borkowskie meldują się do sprzątania brzegu Warty. Machamy! Sieradzkie Eko Orły witają na odcinku rzeki Warty Sieradz, miejscowość Sieradz. Jest nas 35 osób. Uzbieraliśmy 40 worków śmieci plus większe gabaryty typu byś takiego. Pozdrawiam. Wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Chwilę uwagi poświęćmy tutaj na taką oficjalną zbiórkę. Najlepiej zachowując odległość. No, te zbiórki będą właśnie wymagały, żebyśmy uważali na siebie. Mamy maseczki, to jest super, ale żebyśmy, żebyśmy ten dystans zachowali. To przywitajcie ekipę Biedruski. A ekipa Biedruska nie przywita tutaj, Jezus Panie, ile osób. Będziemy tak się witać. Dobra, słuchajcie, wszystkich serdecznie witam. Jestem pod niesamowitym wrażeniem ilości osób, które tutaj przyszły do Poznania. Niezwykła rzecz. Cieszy mnie bardzo, że macie taką świadomość, żeby tutaj właśnie przybyć, żeby posprzątać rzeki naszej kochanej Warcinki. Od źródeł do ujścia. W tej chwili 120 organizacji sprząta w tym samym czasie od Częstochowy do Kostrzyna. Zaraz się będziemy rozdzielać, słuchajcie, na grupy. I kilka podstawowych spraw. Pierwsza podstawowa sprawa to faktycznie uważajmy na siebie, zachowujmy ten dystans. Dzielmy się potem na małe grupy. Nie ma problemu z samym momencie zbierania śmieci, ponieważ zbieramy pojedynczo albo w osobach, które mają ze sobą kontakt. Zbieramy śmieci do worków, ale też jest kilka butelek litrowych, do których będziemy zbierali niedopałki. Ale najważniejsze to muszę wam powiedzieć, że jestem pod niesamowitym wrażeniem, że tyle osób chce uczestniczyć w tej akcji i dla tylu z was środowisko i nasze zdrowie jest istotne. Niesamowicie jesteście. Dziękuję bardzo. Skąd to jest, słuchajcie? Z Narabonic. O ja.
tam od Narabowy. Jeszcze tam są śmieci, słuchajcie? Jeszcze są, tak? No tam jeszcze jakieś... Plan, bo jest, czujesz? Musisz... Wszystko da się... Kochani, co wy zrobiliście? Ja jestem pod niesamowitym wrażeniem. 800 km rzeki w jeden dzień zostało posprzątane przez ponad 2,5 tysiąca osób ze 166 organizacji. Niesamowite, nie do wiary. Cud dosłownie nad Wartą. Za co wam niezwykle dziękuję. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Podejrzewam, że wszystkie sztaby również dziękują. Wszyscy, którzy wspierali, dmuchali w tą akcję, udostępniali, też wam bardzo dziękują. Wasze dzieciaki też wam będą bardzo, bardzo wdzięczne i cała przyroda za to, że pozbieraliście ponad 80 tysięcy kilogramów zanieczyszczeń. Zanieczyszczeń, które trują tą rzekę, trują nasze środowisko, trują nasze zdrowie. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Również jestem wdzięczny za te niedopałki. Ponad 30 tysięcy kolejny raz zostało zebranych niedopałków podczas 7 akcji sprzątania brzegu Warty. Od źródeł do ujścia. Jest tego warta, słuchajcie. Bardzo chciałbym serdecznie podziękować wszystkim partnerom. Ale zacznę od patronów, zacznę od pojedynczych osób, które dzięki programowi Patronite wpłacały środki ze swoich prywatnych oszczędności, żeby ta akcja się w ogóle udała. Bardzo serdecznie dziękuję sponsorom, firmie Geberit, firmie Prosecco, oczyszczalni ścieków, która na co dzień oczyszcza tą rzekę, a jeszcze chciała wesprzeć nagrodami uczestników, czyli was. Bardzo dziękuję Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, która nie dość, że zasponsorowała uczestników, nie dość, że zasponsorowała akcję w Poznaniu, to jeszcze mnóstwo sztabów w Wielkopolsce zorganizowała z kilkuset osobami, które również uczestniczyły w tej akcji. Serdecznie dziękuję WWF Polska, który również pomagał w zorganizowaniu tej akcji. Bardzo serdecznie dziękuję Chorągwi Wielkopolskiej, ZHP, który nie dość, że pomógł w Poznaniu, to jeszcze mnóstwo chówców się zgłosiło do tej akcji. Bardzo dziękuję Instytutowi Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna, który jest patronem od samego początku powstania Fundacji Ratuj Ryby. Rybackiej Grupie Działania Opolszczyzna. Dziękuję gminie Murowana Goślina, która jako jedyna gmina w zasadzie, poza tym, że uzutylizowała śmieci, to jeszcze zechciała zasponsorować i przekazać prezenty uczestnikom tutaj nie tylko w Poznaniu, ale również w innych miejscowościach. Sławkowi Dziakowi, który
kolejny raz nakarmił kilkaset osób tutaj właśnie w Poznaniu. Dziękuję gabinetowi specjalistycznemu Neuron Madzi, która zafundowała dla dzieci prezenty w postaci fajnych specjalistycznych badań, na które serdecznie zapraszam. Dziękuję Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych, I Love Off Road, I Love Off Nature, Żegludze Retro, Fishing Madness, Stefan Fishing, kapitanom wszystkim, którzy brali udział tutaj i pomagali w rozwożeniu i załogi, i uczestników w Poznaniu, ale także zebraniu ponad 20 ton śmieci, czyli Bartkowi, Krzysiowi, Piotrowi, także kapitance Natalii, która ze słupowiczami spłynęła z Puszczykowa do Poznania, żeby zebrać śmieci z tej trasy. Adrianowi, dzikiemu Adrianowi z załogą, która też przepłynęła do Poznania. Bardzo dziękuję GAP-owi Poznań, Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, Ogrodowi Botanicznemu przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu za przekazanie sadzonek, pięknego daru od natury, za to, że uczestniczki tą naturę posprzątały. Bardzo dziękuję Przystań Kowale za te tratwy, i nie tylko w Poznaniu, także w Kiszewie, także w Bąblinie, także w Obornikach. Niesamowita praca. Bardzo dziękuję Michałowi Krysteckiemu, Michałowi Koniowi, rodzinie Dzikich z Ewą i Piotrem na czele. Bardzo dziękuję Przemkowi Strugale, Jackowi z Żeglugi Retro. Serdecznie, serdecznie jeszcze raz Wam bardzo chciałbym podziękować. Bardzo, bardzo, bardzo za wsparcie mojej osoby na programie Patronite, żeby można było w ogóle coś takiego realizować. Bardzo dziękuję za uczestnictwo wszystkich. Ty też dziękujesz, Dziki, tak? Bardzo dziękuję za uczestnictwo, za pomaganie, za wspieranie, za udostępnianie, za to, że się tam się stawili. 2500 osób. Cześć! Jako Fundacja WWF chcieliśmy Wam bardzo podziękować za udział w akcji sprzątania brzegów Warty. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, ile osób się zaangażowało i z jakim zapałem oczyszczaliście brzegi tej pięknej rzeki. Mamy nadzieję, że będzie ona coraz czystsza i coraz więcej osób będzie dbało o nasze polskie rzeki. Dzięki wielkie! I dziękujemy też Fundacji Ratuj Ryby za przeogromną robotę i przepiękną akcję. Dzięki! Szanowni Państwo, tegoroczne sprzątanie brzegów Warty po raz kolejny zakończyło się ogromnym sukcesem. Było także świetną okazją do tego, aby zwrócić uwagę na rzecz oczywistą. O wodę musimy dbać, a od jej stanu zależy jakość naszego życia na Ziemi. Cieszymy się, że akcja sprzątania brzegów Warty cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem. Troska o środowisko naturalne to bardzo ważna część misji, którą realizujemy na co dzień. Cieszymy się, że jako firma mogliśmy ją wesprzeć. Dla firmy Geberit edukacja na temat roli rzek na naszej planecie jest ogromnie ważna. Działanie dla dobra rzek wypływa bowiem wprost z DNA naszej firmy. DNA, którym jest woda. Sprzątanie brzegów Warty potraktowaliśmy jako kolejną okazję do refleksji nad odpowiedzialnym i mądrym korzystaniem ze wszystkich darów, które daje nam planeta. Dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się przeznaczyć środki na najważniejsze. Edukację najmłodszego pokolenia, które tak licznie uczestniczyło w tym wydarzeniu. Zachęcamy i Państwa do wspierania proekologicznych inicjatyw i wybierania produktów, które nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko. Gratulujemy zarówno Panu Sebastianowi z Fundacji Ratuj Ryby, jak i wszystkim uczestnikom wydarzenia. Dzięki Państwa zaangażowaniu wygraliśmy wszyscy. Robert Maciejewski, spółka Preseco. Spółka Preseco zajmuje się oczyszczaniem na co dzień, oczyszczaniem wód opadowych i roztopowych, które to trafiają do rzeki Warty. Cieszymy się bardzo, że uczestniczymy również w akcji sprzątania brzegów Warty od jej początku do samego ujścia i możemy przekazać nagrody dla uczestników tej akcji. Oprócz tego zdecydowaliśmy się wspierać akcję prowadzoną przez Fundację Ratuj Ryby, która polega na edukowaniu
dzieci i młodzieży, jeśli chodzi o ochronę środowiska i zasobów wodnych. Chciałbym Wam też bardzo serdecznie podziękować za uszanowanie mojego apelu dotyczącego hołdu dla jedynej w zasadzie takiej znanej osoby, która zgodziła się bezinteresownie pomagać od samego początku powstania fundacji programowi Jest Tego Warta oraz całemu programowi rewitalizacji rzeki Warty oraz też również sprzątaniu brzegu Warty Aleksandrowi Dobie. Bardzo Wam też serdecznie dziękuję za ten hołd, za zapalenie świeczki, za minutę ciszy, za to, że człowiek od rzeczy niemożliwych też pewnie między innymi czuwał nad nami i Wy stworzyliście też coś niesamowitego. Dziękuję serdecznie. Bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję za przystąpienie do tej akcji, za kolejny raz, już siódmy, uczestnictwo, utylizację takiej dużej ilości śmieci, propagowanie tej akcji, wspieranie tej akcji, wspieranie mnie osobiście, ponieważ no, po drugiej stronie faktycznie są dwie ręce, więc 7 miesięcy zgłoszeń Waszych, wcześniejszych zgłoszeń pomogło niesamowicie w zorganizowaniu tej akcji. Zapraszam Was serdecznie na kolejną akcję. Można się już zapisywać. Nie tylko cała rzeka Warta, również mam zgłoszenia już z dorzeczy z tej rzeki. Serdecznie Was do tego zapraszam. I z serca bardzo, bardzo szczerze, bardzo Wam za to dziękuję.